Witamy Państwa serdecznie w Galerii Miejskiej Bywła w Bydgoszczy. Naszym gościem jest dzisiaj Sonia Ramer, z którą porozmawiamy o jej wystawie Wolałabym być Yeti. Konstrukcja tej wystawy opiera się na kilku liniach narracyjnych, płynących jednym nurtem wspólnej opowieści. Jest to historia o materializacji i nośności marzeń, o poszanowaniu przestrzeni, o przeniesieniu, o zbieractwie, ale też o miejscu człowieka i o sytuowaniu się pomiędzy gatunkami. Wystawa Wolałabym być Yeti tak naprawdę swój początek miała w Nepalu, gdzie przebywałam na rezydencji artystycznej i realizowałam projekt Wołając do Yeti. To, co tutaj znalazło się w Bydgoszczy, w Galerii Bywła, jest wyrazem mojego zwątpienia w kondycję człowieka, ale też w sprawczość myśli posthumanistycznej. Wydaje mi się, że umiejscowienie człowieka w centrum jako istoty sprawczej zdecydowanie nie jest adekwatne do tego, co dzieje się w tej chwili na Ziemi. Ta wystawa jest próbą takiego znalezienia siebie też wobec właśnie działań człowieka na planecie i wobec planety. Ostatnio często zastanawiałam się nad tym właśnie, czy bycie gdzieś pomiędzy gatunkami nie odpowiada mi bardziej niż umieszczanie siebie jakby w tej pozycji centralnej jako istoty ludzkiej. Yeti jest właśnie taką przedziwną postacią, która jest łącznikiem między tym, co ludzkie i zwierzęce. Fascynuje ludzi od wieków, jest obecny w legendach, obecny, bo właściwie tutaj też jest taka niejasność, jeśli chodzi o to, jakim gatunkiem jest Yeti, ale też jest obiektem czy postacią bardziej, która fascynowała himalaistów i którzy bardzo chcieli Yeti znaleźć w górach wysokich. Twórczość jest doświadczeniem poszukiwania relacji. Jest to wciąż ożywione pytanie o znajdowanie siebie w osi świata. To duchowa praktyka, próba znalezienia i wskrzeszenia więzi. A gdyby tak poczuć się zwierzęciem w stadzie, patrzeć na świat spod futra opadającego na czoło, albo ruszyć w drogę i poczuć mijane kamienie, monumentalne masywy górskie, odetchnąć ich głosem i zapachem. Ta wspólnota ożywionego z nieożywionym tworzy tkankę świata, w której pulsujemy. Poza tym, że zastanawiało mnie to, jaki jest stosunek człowieka wobec właśnie takiej istoty hybrydycznej jak Yeti, zatrzymało moją uwagę również to, w jaki sposób człowiek traktuje zdobywanie gór wysokich i jakie różnice kulturowe zaznaczają się w podejściu do gór wysokich. Uderzył mnie fakt, że właśnie himalaiści pochodzący z uprzywilejowanych społecznie i ekonomicznie części świata traktują góry wysokie w kategorii celu, do którego należy dążyć i oczywiście szczytu, który należy zdobyć. Natomiast zupełnie inne podejście do zdobywania gór wysokich leży po stronie na przykład Nepalczyków, którzy nadal traktują góry wysokie jako siedzibę bogów.
z tego zastanawiania się nad tym problemem wyniknęły kolaże, które znajdują się w przestrzeni galerii. Są to jakby wyizolowane postaci alpinistów pochodzące z różnych momentów historycznych i umieszczane w takiej właśnie przestrzeni pozbawionej pejzażu górskiego. To obrazuje pewien rodzaj jakby mimo wszystko ułomności ludzkiej czy takiej, mówiąc wprost, małości wobec tego, co można spotkać jednak w najwyższych górach świata. Można powiedzieć, że wystawa jest swego rodzaju kolażem i składa się z wielu różnych drobnych elementów, które też odzwierciedlają taką tendencję zbieraczą, która krąży wokół tematu gór i właśnie relacji człowieka z górami i istotami, które potencjalnie mogą tam przebywać. A zatem można w przestrzeni wystawowej zobaczyć zarówno książki, które są obiektami, można zobaczyć modele pomniejszone oczywiście gór wysokich i przeróżne fantazje krążące wokół tego tematu. Istotnym problemem poruszonym również w realizacji Wolałabym być Yeti jest poruszanie się na granicy tego, co realne i fikcyjne. Właściwie nie do końca jest wiadomo, oglądając wystawę i czytając przede wszystkim opisy prac, które z nich są no właśnie pochodzące z realnej przestrzeni historycznej i które zostały udokumentowane, a które są wytworem fantazji autorki, czyli wytworem mojej fantazji. Również film Tajemnica Himalajów, który jest, można powiedzieć, takim centralnym momentem tej całej opowieści, też jest filmem pseudodokumentalnym, czyli tak zwanym mokumentem, gdzie nie do końca widz może rozczytać, które informacje są informacjami prawdziwymi, a które są informacjami wymyślonymi. Przypadkowa obserwacja Yeti, poczyniona na przeciwległym zboczu Kali Gandaki, wyznacza miejsce pierwszego ustawienia kamery. Przyglądamy się z daleka temu zdumiewającemu stworzeniu i zastanawiamy się nad jego aktywnością. Yeti przemierza okoliczne wzgórza, wspina się, leży, odpoczywa. Trawersuje. Film jest nagrany w konwencji filmu przyrodniczego, czyli też jest również stanowi taki rodzaj pseudobadania gatunku, który być może istnieje, a być może nie istnieje i jest tylko wytworem naszej ludzkiej fantazji.